Hejka! W dzisiejszym filmiku pokażę Wam drogę do kampingu Ekwador. Uważajcie na te pieski, bo czasem mogą zaatakować. Tak wygląda droga. Mamy tutaj piękne kwiatki. I jedzie piękny kamper z kampingu Ekwador. Bardzo ładne kolorki. Tu mamy restaurację, można siedzieć na dworzu i w środku. Nie wiem, co tam można zamawiać, ale na pewno można jakieś napoje, może jedzenie i różne inne rzeczy. Może jakieś pizze, może jakieś tam mają. Popatrzcie, jaki piękny widok już. Teraz idziemy na dół. Mamy piękne palmy. Robią na razie hotel, ale już w czerwcu mają, już nie mogą robić niczego, nie mogą hałasować. Tu mamy wpływ rzeki do morza. Popatrzcie, jak pięknie. A tam mamy kampery. I właśnie tam idziemy. Tak się prezentuje wejście. Są bardzo mili właściciele. Jest dużo kamperów. Palmy, oliwki, kotki. Tu mamy kotka. Cześć! Uwielbiam go mruczenie. O, rety! Tu jest kolejny kotek. Dwa kotki. Rudego możecie głaskać, ale drugiego lepiej nie, bo nie podrapał. Mamy kolejne kampery. Bardzo ładnie jest tutaj. I można stanąć przed rzeką. I masz bardzo piękny widok. Latem jest bardziej chłodnie, jak masz przód i kamperem tutaj, bo wtedy chłodno masz. Jest prąd, jest woda, ale nie do picia. Dwie toalety. Mamy kaktusiki piękniutkie. Tak to się tu prezentuje. A właśnie tu, patrzcie, jeżeli tu będziecie, bo tu ostatnio znalazłam małego żółwika. A tu są dwa prusznice. Idziemy tędy, tu pan łowi sobie rybki. Tutaj mamy taki piękny widoczek. Można zobaczyć gęsi na plaży. Piękna woda. Można łowić rybki. Są duże naprawdę. Mamy tu zlew do mycia naczyń, do na przykład jakby ktoś prał ciuchy. Temu pieska. Cześć! Uśpij sobie. Pokażę Wam, o tutaj. Jest piękny widoczek. Och ty. Przepiękny. Można sobie tu usiąść. Patrzcie na gęsi, jak sobie pływają. Popatrzcie, jest małe. Mała gęś. Kaczątko. Poczekajcie, przybliżę. Widzicie? Jakie to jest małe. I tu mamy kolejne. O, rety. Można stanąć w pierwszej linii brzegowej. Jeśli ktoś lubi morze, można tu stanąć. I nie jest to drożej, tak myślę. No, polecam Wam tu przyjeżdżać. Jest duża plaża dla wszystkich. Stąd widać bardzo ładną sarandę. Też polecam odwiedzić. Mamy wyspę Korfu. Można w tamtą stronę jechać na Ksamil. Też bardzo ładnie. A tu właśnie wpływa rzeka do morza.
ale masaż stópek po tych kamieniach. Piękna, czysta woda. Sprawdzimy. Ale cieplutka. Uch, jak szybko płynie. I idziemy, pokażę wam małe pieski, które tu są. No Boże, jak przyjdziecie, już będą większe. Gdzie jest ten kotek miauczący? Krzaka? Krzaka gdzieś. Coś miauczy. Coś miauczy. Nie mówcie, że ta kotka, co tu jest, tam schowała małe kotki. Przestała miauczeć. Tu mamy małego. Jezu, jaki tu bąk latał. Tu jest malutkie. A tu one już są duże. O, rety. U, cześć. O, chyba kolejne pieski są w środku. Cześć. Uch, i wam powiem, że jest tu 6 piesków. Co wy tam? Gdzie wy jesteście tam? Cześć. Słodkie pieski, mówię wam. Popatrzcie, jakie słodkie. O, chyba kolejny wychodzi. Chodź. O, jesteś. To jest jedyna dziewczynka. Przyjedźcie tu, jeżeli chcecie ją zobaczyć. O, jest słodziuszka. I inne pioseczki. Jest więcej? Więcej? Nie, chyba nie ma więcej.